W teście wielokrotnego wyboru pytanie numer 1 ma cztery możliwe odpowiedzi, a pytanie numer 2 ma trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Jest tylko jedna właściwa odpowiedź na każde pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że uczeń odpowie prawidłowo na oba pytania, wybierając odpowiedzi losowo? No to takie bardzo życiowe zadanie bym powiedział. Zacznijmy od oznaczeń. Powiedzmy, że w1 to będzie zdarzenie polegające na tym, że uczeń właściwie czyli to jest właściwa Odpowiedź na pytanie pierwsze. Na pytanie pierwsze. No a zdarzenie w2 to będzie oznaczało, że jest właściwa odpowiedź na pytanie drugie. Mamy dwa zdarzenia. No i te zdarzenia są niezależne. Dlatego, że nie ma znaczenia, czy uczeń odpowiedział na pierwsze pytanie prawidłowo, czy nie, w momencie, kiedy również strzela, zgaduje odpowiedź na pytanie drugie. Tak? To nie ma znaczenia, czy trafił, czy nie trafił. Za każdym razem losuje się tak naprawdę od nowa. Czyli, może napiszmy to, że zdarzenia W1 i W2 są niezależne. Niezależne. Myślę, że mniej więcej intuicyjnie rozumiecie o co chodzi, na czym ta niezależność tych zdarzeń polega, że po prostu wybór odpowiedzi na jedno pytanie nie wpływa na to, jaka będzie odpowiedź na drugie pytanie, czy mu się uda, czy nie. No dobrze, teraz jakie jest prawdopodobieństwo, że uczeń zgadnie odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia W1? No to możliwości mamy. Cztery, tak? Mamy cztery możliwe odpowiedzi. I jest tylko jedna właściwa. Czyli wszystkie odpowiedzi są tak samo prawdopodobne. I z takiej możliwości są cztery. I tylko jedna z nich jest prawidłowa. A więc prawdopodobieństwo tego, że uczeń właściwie odpowie na pierwsze pytanie jest równe 1 czwarta. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia W1 jest równe 1 czwarta. Teraz prawdopodobieństwo zdarzenia W2. Ile będzie równe? Pytanie drugie ma trzy możliwe odpowiedzi. No, student strzela, czyli każda odpowiedź jest tak samo prawdopodobna, czyli mamy trzy możliwe odpowiedzi. No, tylko jedna z nich jest prawidłowa, czyli prawdopodobieństwo tego, że student właściwie odgadnie tę odpowiedź, jest równe 1 trzecia. No, a teraz prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie W1 i zajdzie zdarzenie W2, co w matematyce. Oznacza się w ten sposób, że tutaj piszemy przecięcie tych dwóch zbiorów. Jeżeli W1 i W2 to są pewne zbiory zdarzeń, to to jest ich część wspólna. Czyli wtedy, kiedy zajdą oba te zdarzenia jednocześnie. No to prawdopodobieństwo tego będzie równe iloczynowi tych prawdopodobieństw, właśnie dlatego, że te zdarzenia są niezależne. Czyli tutaj będziemy mieli prawdopodobieństwo od zdarzenia W1 pomnożone przez prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia W2. Właśnie dlatego, że te zdarzenia są niezależne, to prawdopodobieństwo będzie po prostu iloczynem tych dwóch prawdopodobieństw zajścia tych niezależnych zdarzeń. Czyli to będzie równe. Czyli to będzie równe. No tutaj mamy 1 czwartą razy 1 trzecia, co daje nam ostateczny wynik. 1 dwunasta. 4 razy 3 to jest 12, czyli to prawdopodobieństwo, że uda mu się strzelić i zgadnąć dwie prawidłowe odpowiedzi jest równe 1/12. Możemy również inaczej to zadanie rozwiązać. Ja tutaj może zrobię to jeszcze innym sposobem. Przypomnijmy sobie jak robiliśmy zadanie z dwoma kostkami do gry. Wypisaliśmy wtedy wszystkie możliwe wyniki. No to tutaj zrobimy tak samo. Powiedzmy, że tutaj mamy pytanie pierwsze. No i na pytanie pierwsze Ile mamy możliwych odpowiedzi? No jest jedna niewłaściwa, czyli powiedzmy nazwijmy ją N1, druga niewłaściwa to będzie N2, i trzecia niewłaściwa to jest N3. No i potem jest ta odpowiedź właściwa. Tak? Teraz jeżeli chodzi o pytanie drugie, tutaj powiedzmy będziemy mieli pytanie drugie, no to mamy jedną odpowiedź niewłaściwą, drugą odpowiedź niewłaściwą i odpowiedź właściwą. Teraz może tutaj sobie zrobimy taką tabelkę. 1, 2, 3, 4. Tak, tutaj. poziomy linie. No i tutaj oczywiście nie, nie wiemy, która z tych odpowiedzi jest właściwa. Tutaj kolejność nie ma większego znaczenia, jeżeli ta właściwa to jest np. druga, to po prostu zamieniłyby się kolumny tej tabelki. Chodzi tylko o to, żeby policzyć ile jest wszystkich możliwych przypadków. Czyli na przykład to pole oznacza, że odpowiedział źle na oba pytania. Tak, jeżeli wybrał drugą odpowiedź z drugiego pytania i trzecią odpowiedź z pierwszego pytania, no to znowu odpowiedział źle. Jest tylko jedna taka możliwość, kiedy odpowiedział właściwie na oba pytania. To jest dokładnie to pole. Tak? no bo jeżeli wybierze na przykład to pole, no to tutaj na pierwsze pytanie odpowiedział źle, na drugie odpowiedział dobrze. Tutaj odpowiedział co prawda dobrze na pierwsze, ale źle na drugie. A ile jest wszystkich możliwych wyników? No wszystkich jest 12, no bo tu mamy 4 razy 3. I tylko jeden wynik oznacza odpowiedź prawidłowo na oba pytania, czyli prawdopodobieństwo zajścia takiego zdarzenia jest równe 1 na 12.